mamy piękną rocznicę, 105-lecie ruchu pracowników komunalnych. Może jakieś refleksje na ten temat, panie przewodniczący? Refleksje są przeogromne. Materiał zgromadzony w książce Związki Zawodowe Pracowników Komunalnych, Samorządowych i Zawodów Pokrewnych w latach 1906-2010 świadczą o tym, że komunalni byli, komunalni są i komunalni będą. Są to zawody, które służą społecznościom przede wszystkim lokalnym. One ich obsługują, one pomagają normalnie żyć. Historia nasza rozpoczyna się od założenia organizacji Związku Brukarzy, Instalacji Miejskich, poprzez Związek Pisarzy Gminnych, Związek Pracowników Samorządowych, Związek Pracowników Komunalnych i Użyteczności Publicznej, a także obecnie działająca Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Historia jest piękna, skomplikowana i tragiczna. Odzwierciedla działalność ruchu związkowego na przełomie 105 lat. W tej historii mieszczą się po pierwsze wystąpienia pracowników o edukację, właśnie mija 75 lat od podpisania porozumienia między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządu Terytorialnego RP. Porozumienie mówiło o celowości kształcenia na rzecz aktywności komunalnych w społeczeństwie obywatelskim. Mija także 75 lat od otworzenia Centralnej Komisji Związków Zawodowych, struktury przedwojennej, która scalała ruch zawodowy. Historia kołem się toczy i w tej chwili dochodzimy do podobnych skojarzeń, do podobnych wniosków, gdzie mamy za dużo indywidualności wśród branż, jeżeli chodzi o związki zawodowe. Nie potrafimy wspólnie występować w obronie praw pracowniczych, odkładając swoje partykularne interesy. Komunalni, jak zaznaczyłem wcześniej, służą społecznościom lokalnym. Komunalni są przykładem stabilnego działania związków zawodowych, czyli służą przede wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. Jesteśmy w przededniu 14 zjazdu. 12 zjazd zobowiązał nas do wydania historii ruchu związków w branży komunalnej i jak widać na załączonym obrazku, wypełniliśmy tę uchwałę, z czego jesteśmy dumni. Chciałbym zwrócić także uwagę na sprawy aktualne. Sprawy dialogu społecznego, sprawy dialogu autonomicznego w branży. My stoimy przed dylematem, jak rozmawiać w samorządach, z samorządem terytorialnym. Nasze firmy skupione wokół Związków Zawodowych Pracowników Komunalnych działają przede wszystkim w samorządach. Nasi pracownicy mają za gospodarzy, za decydentów samorząd terytorialny. Jest to w dwójnasób sytuacja niezbyt korzystna. Pracodawcy są bardzo uzależnieni od decydentów samorządu terytorialnego, boją się podpisywać zakładowych układów zbiorowych, boją się tworzyć Związek Pracodawców Komunalnych w Polsce, pracodawców komunalnych, samorządowych, bo są bardzo, bardzo ściśle związani z decydentami samorządów terytorialnych. Jest to niepokojące zjawisko, bowiem nie mamy partnera do rozmów, do rozwiązywania problemów, do tego, by uściślać umowy społeczne między pracobiorcą a pracodawcą.